związanych z inwestycją ulicy Ikara, remontem ulicy Ikara. W naszej ocenie jest to przykład właśnie, jak nie powinno się prowadzić inwestycji w Grudziądzu. Wiele inwestycji prowadzonych w ostatnich latach nie było oddawanych w terminie ani w budżecie. I przykład właśnie tej inwestycji jest tego przykładem. Oczywiście to trzeba zmienić i myślę, że wiemy, jak to zrobić i będziemy dążyli do tego, aby inwestycje realizowane w mieście były dotrzymywane terminy, były dotrzymywane budżety. Jeżeli tak się nie będzie działo, to miasto powinno nakładać kary na wykonawców. Mówimy też o innych problemach mieszkańców lotniska. Mówimy o doskwierającym odorze, który dochodzi czy to ze schłodni, czy z firmy Schumacher. To są problemy, które dotykają mieszkańców i myślę, że powinniśmy szukać rozwiązania wraz z przedsiębiorcami czy firmami, które prowadzą tutaj nieopodal działalność. Szanowni Państwo, w naszej drużynie są silni przedstawiciele do Rady Miejskiej Grudziądza, którzy będą reprezentować, myślę, Państwa, mieszkańców lotniska. To jest lider listy Łukasz Kowarowski. To jest Szymon Gurbin. To Grzegorz. Jest Grzegorz Miedzianowski, to jest Darek Sternal. Macie Państwo Faustyna, tu się schowała. Właśnie, tu jest Faustyna Wyżga. Mamy też Olę Drozdecką, która jest dzisiaj nieobecna, a pracuje nieopodal w szkole od ponad 20 lat i pewnie uczyła w każdej rodzinie znajduje się dziecko, które wyszło spod opieki Oli Drozdeckiej. Zatem macie Państwo bardzo dobry wybór, bardzo silną, jeszcze raz powtarzam, drużynę, ludzi, którzy będą reprezentowali Państwa w Radzie Miejskiej Grudziądza. Dlatego prosimy Państwa, żebyście poszli na wybory, żebyście poczytali nasz program, żebyście dobrze wybierali, zarówno jeżeli chodzi o wybór radnych, jak i wybór prezydenta miasta Grudziądza. I liczymy na mobilizację, dlatego że jeżeli Państwo chcecie zmieniać swoje osiedle, chcecie, żeby inwestycje były prowadzone inaczej niż ta na Ikara, to musicie wybrać odpowiednich ludzi. I to od Was zależy, kto będzie zasiadał w Radzie Miejskiej, kto będzie prezydentem. To jest ten jeden dzień, kiedy oddajecie ten bardzo ważny głos, który... Ja bym jednak popytała w imieniu troszkę mieszkańców, bo słowami wiemy, na kogo głosować, ale jakie kroki należy podjąć, żeby tę sytuację zmienić na tym osiedlu? Mamy tutaj przedstawiciela właśnie Rady Miejskiej i wieloletniego radnego. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz to przypominam sobie dzisiaj podczas tego spotkania, jak był rok 2010, gdzie obecnie rządzący spotykali się też z mieszkańcami i problem był ten sam, tak? Były zapachy, był problem z chłodnią, był problem z Schumacherem, tak? To wtedy firma inaczej się co prawda nazywała, ale mniej więcej wiemy, o co chodziło i do tej pory ten problem nie został rozwiązany. Ja niejednokrotnie podczas tej kadencji składam interpelacje dotyczące hałasu donoszącego się z terenu chłodni, ponieważ sam mieszkam blisko na ulicy Dywizjonu. Składam interpelacje, otrzymywałem odpowiedzi od pana prezydenta, że być może ruch by można było w innym kierunku puścić. No. Były to jakieś, nie wiem, doraźne być może działania ze strony władz miasta, rozmowy, bo takie informacje otrzymywaliśmy, że rozmawiają z przedstawicielem czy właścicielem tej chłodni. No niemniej po pewnym czasie, a przede wszystkim w okresie letnim wracało to do normy. Upał tego lata, przykładowo okna pootwierane, no to ludzie spać nie mogą i faktycznie, przepraszam. Pierwsze kroki, jakie podejmiemy, to przede wszystkim poprosimy o dane, czy nie są przekraczane decybele, jeżeli chodzi o hałas, tak. Inną sprawą jest to, że dowiadujemy się, iż
niejednokrotnie kolektorem ściekowym ścieki poprzez ogrody działkowe płynął do, poprzez ogrody płynął rowami, przykładowo raz może mieć to kolor czerwony, czyli wiemy, że w chłodni teraz są produkowane buraczki, tak? Raz będzie miał inny kolor, czasami niejednokrotnie biegam czuć ogórki. Najpierw zajmiemy się tym, tak? Niemniej naprawdę jest to bardzo trudne, ponieważ polskie prawodawstwo jest takie, a nie inne, że my jako mieszkańcy jesteśmy w jakiś sposób może nie skazani na porażkę, tak? Ale mamy bardzo mocno pod górę. Niemniej to będą pierwsze kroki, żeby dotrzeć do dokumentacji, czy faktycznie jest tak, jak czy to firma Schumacher mówi, czy firma tutaj Iglotex, czyli chłodnia, że wszystko w papierach gra. To na pierwszy początek. Mamy tutaj jeszcze, jeżeli mogę dodać słowo. Istotne jest to, kto dla ratusza jest najważniejszy, czy mieszkańcy, którzy są dotknięci problemem tego niekończącego się remontu, czy też tego smrodu, czy ważniejsza jest firma, z którą miasto podpisało umowę. I ja myślę, że wielokrotnie tu możemy do tej pory mieć problem, że moim zdaniem chyba jednak ważniejszy był interes firm, z którymi miasto podpisywało kontrakty, a mniej jednak niestety liczyli się mieszkańcy. I tutaj Maciej Glamowski bardzo podkreśla, że to, co jest istotne, to istotne jest szanowanie Grudziądzan, a z tego szacunku wynika potem styl sprawowania władzy i to byśmy chcieli odwrócić, czyli bardziej liczy się interes Grudziądzan. To on jest najważniejszy. Tak, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo zależy od przykład lokalizacji tych zakładów przemysłowych właśnie blisko dzielnicy mieszkaniowej, to jest przykład planowania przestrzennego i niewielu pewnie mieszkańców zdaje sobie sprawę, że warto aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, warto śledzić pewne strony, gdzie są zmiany planu zagospodarowania, aby nie dopuszczać do takich sytuacji, gdzie lokowana jest firma nieopodal zabudowy mieszkaniowej, czy budowa, bo to wtedy rodzi niepotrzebne konflikty. I tak trzeba planować miasto, żeby rzeczywiście te dzielnice inwestycyjne, tam gdzie są inwestorzy, bardzo ważni dla miasta, jednak nie kolidowali z dzielnicami mieszkaniowymi. Jest też z nami Darek Sternal. A dlatego zanim zdecydowałem się kandydować na radnego, zabrałem się za pracę. Jednym z pomysłów na to, żeby coś zrobić na naszym osiedlu, był projekt z Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego, który wygrał. Razem z sąsiadami skrzyknęliśmy się, nie zabrało nam to zbyt wiele czasu. W tej chwili kończymy cały projekt. Pod blokiem będzie około 18-20 nowych miejsc parkingowych. Zabrało nam to naprawdę niewiele czasu. I proponuję, żebyście tam poszli odwiedzić to miejsce. Naprawdę został tydzień do zakończenia tej pracy. Szkoda, bardzo szkoda, że niestety te wszystkie inwestycje rozpoczęły się tak późno. Bo moim zdaniem niektóre pomysły, które wygrały, mogą nie zostać zrealizowane w tym roku. Ale fajnie, że są robione i super, że znalazły się na to pieniądze, bo to powoduje wzrost świadomości obywateli i faktyczną świadomość ich partycypacji w tym, co się dzieje w mieście. Liczy się nasze... Tak, tak. Słyszysz te problemy, utożsamiasz się z... Mam je na co dzień. Sam nie mogę zaparkować samochodu, ponieważ nie ma miejsca. Wszyscy wracamy po pracy i po prostu tych miejsc nie ma. To nie jest dziwne, że ludzie mają samochody. Dziwne jest to, że jest tak mało miejsc parkingowych. A przy przebudowie ulicy Ikara jeszcze... Przebudowa dramatycznie to zmieniła. Osiedle jest podzielone na dwie części. Część jedną z pocztą, po której w tej chwili się znajdujemy, i część drugą ze sklepami, co jest absolutnym skandalem. To jest nieprawdopodobne. Te przejścia, które są w tej chwili zrobione jak na autostradzie dla zwierząt, to jest kwestia chyba ostatnich 3 tygodni. Wcześniej ich w ogóle nie było. W związku z tym to był problem nie tylko mój, ale problem osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich, problem osób starszych, które nie radzą sobie tak dobrze jak osoby młode, ale też mało kto o tym pamięta, osób, które po prostu wychodzą z dzieckiem w wózku na spacer albo po prostu ludzi w podeszłym wieku. Przejście na drugą stronę tej ulicy w tej chwili dla nich jest po prostu niemożliwe, dlatego pilnujemy i mamy tego dość.
Grudziądz to my, to my stanowimy to miasto i to my jesteśmy jego najważniejszym beneficjentem. To miasto ma być dla nas, nie odwrotnie. I pora się za to zabrać, prostować wszystko tak, żeby do tego doprowadzić. Dzięki.